Hej, hej, hej! Nie, to znaczy yahoo! Yahoo! Witam wszystkich serdecznie z tej strony Isayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w... House Flipper! Luxury dodatek! O kurczę, zauważyłam wcześniej nie, że z okna tutaj naszej damy mamy widok na nasze napisy. Stąd widać kwiaty i chwasty. Chwasty są piękne. Dzisiaj też robimy szybko odcinek, dlatego elegancko bierzemy się od razu za postawienie ściany. Przez szybko mam na myśli, że jestem jeszcze wciąż na etapie małej ilości czasu, ale w planach jest dużo większa ilość czasu. W przyszłości... Oj, to było zamknięte ścianę. O, nie ma drzwi? Nie ma drzwi? Nie chcieli tam drzwi? Wydawało mi się, że chcieli. Nie chcieli? No rzeczywiście nie chcieli. No kto by na to wpadł? No myślałam, że była tu pokazana, że będzie miała być ta ściana z drzwiami. A jednak nie. No dobra. Mój błąd. Nie zwróciłam uwagi zupełnie. Za dużo, tak, okej. Okay. Do jednej. Tak, okej. Okay. Jest dobrze, ale tu jest rzecz... A tu nagle podłoga wyskoczyła? Zrobili z tego jeden pokój, czy co? No nie wiem. Coś zaszło, coś się zmieniło. Dobra, wracamy do tych tutaj wystrojów i pójdziemy teraz w ten detal. No z tymi dodatkami wciąż, ale szaro, biało i tak dalej. I aż mi się podoba ta podłoga, żeby tutaj ją dać. Tu nie widać podłogi, zakładam, że jest jasna. Ale jak zrobimy ciemną, to może się ładnie wszystko... Chociaż jest taka tutaj... Poczekajcie. Widzę, że konkretnie podali ten wzór na podłogę. Aż byłoby przykro z tego nie korzystać, kurczę. Ale biały też by się pięknie odbijał. Biały daliśmy w łazience. W łazience daliśmy piękny róż. Dobra, zaczniemy od tego. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale czy to wykończenie ścian i wykończenie podłogi tu poprzednim razem było? Czuję, że nie było. Że dopiero teraz się pojawiło. Nie. Ja pomalowałam ściany na biało, żeby nie były takie smutne. To może damy jej tą tapetę? Tam tutaj, białą. Założę się, że będzie dobrze wyglądać. I pewnie ją też wykorzystamy gdzieś z drugiej strony. Oj, nie założę jej za szafami, będę musiała znowu szafy przekładać. Już tak kiedyś gdzieś miałam. Na dole w kuchni? Czy w pokoju? Czy nie, przy lustrach na sali, na siłowni. Że tak na Gerarta trochę zrobię. Lambert. Ech, ciasno tu. No nic, będzie trzeba poprzestawiać. Trzeba je będzie poprzestawiać, no. Ale poważnie, nie było tego ostatnio. Pamiętam teraz, że specjalnie właśnie robiliśmy na 100%. Specjalnie robiliśmy białą ścianę, żeby nie było pusto. Bo była w innym kolorze. Wracaj gdzieś teoretycznie w okolicy tam, gdzie byłeś. Naprawdę jest tu wąsko. Ja to bym zamiast szaf dała tutaj pewnie jakiś ten zestaw taki surowy do wieszania ubrań, tak żeby było je widać, same te. Nie wiem, jak to się nazywa. No, do wieszania te rurki w szafach bywają, wiecie, o co chodzi. Nazwy nie pamiętam. Railings i tak dalej. Trochę krzywo, ale... No dobra, to może troszkę w prawo. Odrobinę. Jakby wciąż brakowało. Jeszcze trochę. Jeszcze odrobinę. I
co, i teraz za daleko? Tak, okej, okay. Świetnie. Świetnie! Bardzo dobrze mi idzie. O, okay. Powiedzmy, że pasuje. To teraz te dwa. Pytanie, wystarczy mi akurat? Chyba nie. Braknie mi na ten z drugiej strony odrobinkę, ale to nie jest jakiś wielki problem. Damy sobie z tym radę. Kupimy jeszcze jeden zestaw po prostu. Raz, dwa. I tak. Ciekawe, czy on mi się przyda tutaj. Czy te płytki bardziej? Ciężko powiedzieć. Brakło całkiem sporo, więc nie jest źle. O. Jak to daleko stoi tutaj? Tak gdzieś. No i wiem, że wcześniej było troszkę inaczej, ale chciałam odrobinę przestawić. Żeby było całkiem fajnie i przyjemnie. I chyba nawet jest. Potrzebuję trochę białej farby, bo właśnie widzę, że został różowy fragment za oknem. O! Uch, od razu lepiej. Tego też tu nie było poprzednio. Co tu zaszło? Co tu zaszło? Czekajcie, to pasuje do tego, co mam w łazience? Muszę zobaczyć. Trochę? Jakby? Trochę jakby? Trochę jakby tak. Damy go tu, gdzie drzwi się nie otwierają. I pasetryczek. Elegancko. Tu coś nowego wpadło? Nie, i dobrze. To może można już wyczyścić ścianę? Nie, dalej. Wrócimy do tego jeszcze. Teraz zrobimy tutaj coś. Podłoga, ściana, ściana, ściana. Zaraz. A nie, są tu drzwi zewnętrzne do kupienia, czyli... Gdzieś tu miała być dziura w tej ścianie na drzwi. Teraz nie wiem gdzie. Czekajcie, sprawdzę to. Dobra, jeżeli się nie mylę, to... Raz, dwa, tak gdzieś tutaj. Drzwi potrzebują trzech czy czterech paneli. Nie wiem teraz, nie jestem pewna. Raz, dwa, trzy, czterech, dobra. No, to patrząc na wczorajsze nagranie, wygląda, że tutaj ma być. Ale nie, wybuduj ścianę, jest, ale chyba, że wyskoczy ta druga. No przecież te drzwi tutaj jeszcze były. A tu są. Wiecie co? Te drzwi są tam. O, ja nie mogę, to ja już nic nie rozumiem tutaj. Najpierw dam górę, na wszelki wypadek. Zobaczymy, czy każę ją zburzyć. No nie, weszło. No i są drzwi. Ale ciekawe, czy tu. Chyba tu. Drzwi. A tutaj tylko te dwa. Weźmiemy białe. Dobra, wstawię. Ojej, jak ciężko z tymi drzwiami się idzie. Oja. Oja. No nic, wstawiajmy te drzwi. Okej. Już nam się powinny tutaj rzeczy ponaprawiać. To pozamykaj, żeby nie przeszkadzało. I tutaj wstaw drzwi. Tu już nie ma drzwi, tak? Na e. A tutaj? Są. No! I gra! I gra! I gra! No! No! I wszystko pięknie. Jedna kostka niedorobionej podłogi. Tu? No pasowałoby tak. Ta podłoga zawsze gdzieś wystaje z którejś strony. No ja już sama nie wiem, jak te drzwi stawiać. Może nie powinnam aż tak się tym przejmować? Pam, 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 pam. No i gra. Sprawdźmy te ściany. Tak, te same zestawy są. Widzę, że tam coś chce na biało. Coś chce też na różowo. I ten panel. To jest ładne w ogóle, prawda?
Budząc się tutaj, chcę czuć się jak księżniczka, więc łóżko z baldachimem jest niezbędne. Trzymaj się raczej biało-różowej kolorystyki i dodaj nieco błyskotek. No kurczę, to teraz zastanawiam się, czy podłogi nie zrobić całej na biało. No, dobra. Widzę w tle różowy róż. To czemu nie? Nie robiliśmy jeszcze takiego. Lodowiec, leśna mgiełka, szary beż, droga mleczna. Szare, szare. Kryształowy może być ładny. W sumie nie wiem, w jakim domu w przyszłości potrafi mi się położyć taki różowy panel, więc czemu nie? Ten bym wzięła i ten obok, ten ze wzorem też. I zmienię podłogę na ten biały. Jednak, co tam był. Tylko muszę... Czy on będzie jeszcze gdzieś widoczny w sklepie? Nie, bo ja go nawet nie zaczęłam robić. Marmurowy. Dobra, wyszukamy sobie marmur. O! Marmurowy stół, umywalka. A ja chcę podłogę? To może tak będzie szybciej jednak. Śnieżny to był, tak? Ciekawe, czy mi wyskoczy informacja. Czyli się chyba zgadza, bo zostało wciąż. Tararara. Tararara. Budżet jej się kończy. Jak na super bogatego osobnika, to ten. Słabo, słabiutko. Dobra. Łóżko z baldachimem, gdzie ono postawi się? Tutaj. Bo tu będzie pewnie więcej przedmiotów takich do kupienia i kominek jeszcze. I wykończenie z ścian. Kurczę. Może by wyglądał fajnie, gdyby pasował, zrobiony był, ale czy go nie przeciągnę, jak będzie wyglądał tak samo? Czy nie będzie wyglądał zabawnie? Jakby się zlał tutaj. Aż nie wiem, gdzie ten kominek dać. Chyba musi być mniejszy. Dałabym go wstępnie tu. Tylko nie wiem, czy na pewno ten. Chyba nie wygląda źle. Bo teraz nie wiem, którą ścianę zrobić akcentowo ten panel. Może tę z kominkiem? Bo to chyba się będzie zgadzać mniej więcej. Ściany wewnątrz bym pomalowała na biało wciąż. W sensie w oknach. To mogę sprzedać. Wygląda na mało potrzebne. To wezmę sobie, pomaluję od razu. Żebym potem przez przypadek nie zamalowała na panelu albo tam w tych tapetach. A da się. Bardzo łatwo jest przez przypadek przelecieć troszkę wałkiem i pomalować tam, gdzie nie trzeba. O, tak jak teraz na przykład. I już bym musiała od nowa panel stawiać. Ten środek i tak się nie liczy do ściany i dobrze, bo można go wtedy zrobić taki trochę neutralny. Dobrze. W sklepie powinien być jeszcze panel, który kupowaliśmy. O, a nie ma, bo jesteśmy w podłogach. Dobrze. Chodź no tu, ten. O, o. Czuję, że jeden to może być mało. Bo tu jest tylko 10 paneli. Na pewno mało, bo jeszcze jest nad oknami. Dobra. Dobrze, rozumiem. Rozumiem. Załapałam aluzję i żaluzję. Prawie. Z dwa, trzy. I jeszcze jeden.
Jeden już powinien wystarczyć. Raz, raz, raz. Raz, raz, raz. No, jest, ok? I tu. Zawsze ten jeden. I gra. To teraz ten odłóż i bierzemy te. I tu wejdzie całkiem sporo paneli. Oj, to teraz nie wiem, czy nie powinnam wsadzić w środku jednak tego panelu, żeby zrobić tak, o. Ich, człowiek to zawsze chce dobrze, wychodzi jak zwykle. Później. Standard. No nic, pójdziemy w panel na oknach też. Tę górę zostawię na razie już tak jak jest. Może nie będzie się rzucać w oczy jakoś specjalnie. Ledwie widać nawet te różnice. Chociaż dobra, niech będzie. Nie będziemy tutaj... Tu niech zostanie, dobra. Nie będziemy żałować klientowi bogatemu. Na estetyce tutaj tracić, żeby się jeden kolor minimalnie nie zgadzał. Mnie by się pewnie przy tym trochę źle spało. Chociaż czy ja wiem. Aż tak OCD u mnie nie uderza. Czasami w niektórych rzeczach, ale nie do tego stopnia. Inaczej te meble to bym tutaj z linijką na monitorze ustawiała, naprawdę. To by był widok. A nie ten kolor. O nie. Jak mogłeś się pokazać w tym kolorze? To, ale w kryształowym. O. No bo on brzmi tak estetycznie pasujący do naszej klientki. Kryształowy, nieprawdaż? I złoty, tak jak chciała. No i super. Myślę, że tak. To sobie sprzedam, żeby mnie nie korciło, a to sobie wyniosę, bo się pewnie przyda. I to też sprzedam, żeby mnie nie korciło. Tak, i zdecydowanie mogę wyłączyć podgląd tam, bo miałam włączony, żeby zobaczyć, co tutaj zrobić. Inspiracja. Dobra. Nie no, zostaniemy przy tym samym. Sekunda, zamknę okno, bo dzwony dzwonią. Rejba, wróciłem. Dobra, trzeba to będzie chyba tylko rozłożyć po pokoju bardziej. Chociaż nie jest aż tak źle. Ten dam na środek z kominkiem mniej więcej. Mniej więcej. I ten trochę bardziej w lewo. I gra. Gdzie ten pstryczek był? Tu był. Chyba jest zepsuty. A nie, nie można go nawet sprzedać. Co z tobą jest, pstryczek? Nie działa. Zepsuli pstryczek. No i co teraz? Wyniosę go, niech wisi tutaj, nie będzie go widać. Pynowy. Nie, to tutaj oświetlenie? Nie, chyba w... Zaraz. Instalacje, o. Ciu. O kurczę. To może jednak w oświetleniu. No, rzeczywiście były nawet napisane. No i działa, super. Co tu mamy? Biurka. U. Ciężko powiedzieć. Tu ma takie królewskie meble, a tu takie bardziej... przy tym proste. Ale to chyba o kolorystykę chodziło, a tu o meble. Okej. Nie widzę tu aż takiego, ale to chyba ten będzie dobry. No dobra, na razie go damy tak. Prawie gulał. A, to tutaj nie ma opcji, to musi być ten królewski. Gdzie jest złoty? Jest. No. To prawda, nie sądzę, żeby był super wygodny, ale niech będzie. Jest i łoże z baldachimem.
Zakładam, że pewnie to przede wszystkim. To już kiedyś kupowaliśmy. To jest też ładne. Nie widać mniej więcej. Tak na biało jednak idzie, to chyba pójdziemy tak. Białe tutaj drewno. Chociaż tam mogą być, tu też mogą być złote detale. Zrobienia złote. Gdziekolwiek one na tym łóżku są, to chyba z tyłu. Dokładnie. Różowa pościel. Jasna. Jakie róże. Idealno, idealno kolorystycznie. Nie, no dobra, niech będzie biały, będzie się tak ładnie zlewać. Damy beżowe, będą przypominać trochę róż. Szary. To jest wszechbiały. Tu jest szary. No czuję, że u niej ten by pasował. Jak nic, jak nic. Ale wiecie co, wydaje mi się, że drewno by tu ładnie wyglądało. Tylko niczego by nie pasowało. Niech ma takie. Jej sprawa. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu je postawię. Na razie będzie stało tutaj. Wybierz meble. Zachowamy jeden zestaw na razie. Ach, tu ma być stoliczek też. Patrzcie, jest to różowy. Wygląda jak różowy. Czy któryś z tych stołów może być różowy? Może być. Na razie dam tak, bo muszę jeszcze ustalić, gdzie dam łóżko. Może źle ustaliłam, może łóżko powinno być tutaj na wprost, a tu kominek. Obrazy, a tutaj szafki. Tak, tak widać gra chciała. Będziemy przestawiać, poczekajcie. Poczekajcie. Na razie niech stoi tu. Łoże damy tu. Żebym ci ja tylko środek gdzieś znalazł. A nie najgorzej. Teraz pytanie. Kominek na środku? Czy tutaj z tej strony? Może tam gdzie jest nie jest źle. Tylko może trzeba by go odrobinę w prawo dać. Może sobie posiedzieć troszkę przy kominku. O. Co to? Dywan? I co, idziemy w ten sam? Myślę, że możemy. Nie, żeby pod kominkiem to nie był fire hazard, ale spoko. Może tutaj? A tu co mamy? Też lustro? A tu? Aha. I tutaj dam. Bo to wygląda jak główny element wystroju w tym pokoju. Tak w okolicach wysokości okien praktycznie. Stoliki jeszcze. Dobra.
Chyba będzie okej. W planach dwa, więc damy dwa. Siciska? Jeszcze jedno? O, fajny pomysł. Okej, wyszło. Uff. No i zarobiliśmy ten pokój. Udało się. Dobra, to po tym pokoju chyba jeszcze będzie jeden odcinek robienia drugiej części domu. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się ciepło. Yahoo!